Na program zaprasza Cremajo, producent majonezów wegańskich i niskotłuszczowych. Dzień dobry, nazywam się Bogdana Kupińska i chciałabym Państwa zaprosić do naszego nowego programu Obalamy mity. Dzisiaj jest moim gościem człowiek wyjątkowy. Mam nadzieję, że Państwo go na pewno znają. Jest to jeden z najlepszych polskich aktorów, moim zdaniem, jakiego kiedykolwiek widziałam na scenach. Jacek Rozenek ze swoim psem Buniem. Dzisiejszym naszym tematem jest nie Jacka kariera, bo to znamy wszyscy, ale nasze najwspanialsze psy, których mamy tutaj 3 sztuki i to są Cane Corso. Obalamy dzisiaj mity odnośnie naszych fantastycznych psów. Jacek, pierwsze pytanie. Słucham. Dlaczego Cane Corso? A dlaczego nie? Nie, no... Ja miałem 16 psów w domu. Przed udarem, sporo przed udarem. I po udarze, kiedy zastanawiałem się, jak, w jaki sposób się rehabilitować, uznałem, że dobrym pomysłem będzie kupno psa. I wtedy wybór padł na Cane Corso, ponieważ nigdy tego psa nie miałem, a miał go Marcin Luciak, który jest hodowcą Cane Corso. No i pojechałem do niego. Oczywiście on mnie poznał, porozmawialiśmy chwilę i powiedziałem, że bardzo bym chciał kupić. I on powiedział, no wiesz, akurat mam miot, zbliża się czas, kiedy będzie rozwiązanie, więc ci zarezerwuję psa. No i tak właśnie wylądował mnie. Ty wiesz, co się o naszych psach mówi. Nasze psy to są psy mordercy, to są psy niebezpieczne, to są psy, które powinno się trzymać, nie wiem, przez cały czas, najlepiej pozamykane w klatkach. To są psy, które absolutnie, według wszystkich innych, nie nadają się do rodzin. Jak ty się do tego potrafisz ustosunkować? To jest oczywiście niesprawiedliwy stereotyp dotyczący tego psa, ale jeżeli właściciel ma odpowiednią psychikę, to ten pies po prostu jest idealny. Zresztą widać tutaj w studio, psy leżą. Znają się już trochę, co prawda, ale pamiętam ich pierwsze spotkanie, pierwsze 30 sekund i zaczęły biegać ze sobą. Tak samo zresztą z innymi psami. To jest pies, który nie ma żadnych odruchów agresywnych, niemniej jednak to jest stróżujący pies, więc w mieszkaniu, kiedy jestem sam, kładę się spać, to on naprawdę, naprawdę stróżuje. I każdy człowiek, który przychodzi, to wie, przychodząc obok drzwi, zamkniętych drzwi, wie, że jest tam pies. W ogrodzie jest to samo, naprawdę. Gdyby ktokolwiek próbował wejść do ogrodu, to ten pies, który jest bardzo przyjemny, bardzo no, taka zabawka duża, to naprawdę zamienia się w bestię. Znaczy ja mogę tylko to potwierdzić, co ty mówisz, ponieważ moje 2 damy, które tutaj leżą, jak zresztą widać, też są kompletnie odprężone. Elza, słuchajcie, mi też powiedziano kiedyś, że absolutnie Cane Corso nie będzie nigdy dopuszczone do tego, żeby robić dogoterapię, ponieważ Cane Corso w Polsce są, nie tylko w Polsce, normalnie ogólnie się uważa, że są to psy, które należą do tak rasy obronnych i agresywnych i one nie są dopuszczane do dogoterapii. Mogę powiedzieć tylko i potwierdzić, że jest to kompletna bzdura. Jesteśmy w tej chwili po półrocznym szkoleniu. Nasze szkolenie będzie trwało jeszcze kolejne pół roku. Elza się fantastycznie sprawdza. Elza chodzi do przedszkoli, Elza chodzi do szkół, Elza chodzi do dzieci, które mają zespół Downa. To trzeba naprawdę mieć niesamowicie dużo cierpliwości, a te psy to posiadają. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, że one są psami, które wieczorem uważają, znaczy do mnie nie podejdziesz na 2 metry. Wieczorem zmienia się charakter tych psów całkowicie. Jak się robi ciemno, one jak wampiry, one jak takie dosłownie 2 wampirki, ja się śmieję zawsze. Jak się robi tylko ciemno, to one natychmiast zmieniają postawę, robią się od razu, uszy idą do przodu, klata też i tylko patrzą. Aha, znamy, nie musimy reagować, przechodzimy. Nigdy, ale to nigdy, jeżeli nie są zaczepione, i nie muszą, i nie są sprowokowane, jako pierwsze nie atakują. Jak jest z Buniem? Nie, no on w ogóle nie atakuje. Zdarzało się, jak go wyprowadzałem, te mniejsze psy, bo niestety ludzie są średnio wyedukowani, mają spuszczone psy. I taki mały pies czepiał się u Fafla, Bunia, wisiał mu trochę, on okręcał się, no i w końcu ten pies odpuszczał. Bunio nie atakuje, niemniej jednak bo są 2 psy, których Bunio z jakichś powodów nie lubi, naprawdę nie lubi. To mam na myśli. Nie ugryzł żadnego psa, tak, nie ugryzł. Jezus Maria, broń Boże. Zdyscyplinował go, to tak, znaczy położył się na nim,
Niemniej jednak u ludzi, którzy nie znają w ogóle tej rasy, budzi to frustrację dużą. I to może być pewien problem, naprawdę. Wiem, znam to, bo właśnie dlatego powiedziałam, że moje nie atakują, co najwyżej kłapną zębami, potrafią po prostu zdyscyplinować, przydusić swoim ciężarem i zostawić, i odpuszczają. To trzeba troszeczkę wiedzieć o psach, w jaki sposób one reagują, w jaki sposób się komunikują między sobą. Ludzie, którzy... Komunikują? O czym ty mówisz? Przecież większość ludzi nawet nie wie, że psy się komunikują. No więc tak. Co ty opowiadasz? Jacek, psy rozmawiają? Rozmawiają, tak. Nie, przekazują sobie informacje. Obalasz ten mit? Bardzo ścisłe informacje. Jeżeli człowiek antropomorfizuje psa i traktuje psa, oczekuje od psa, że będzie wykonywał rzeczy, które przynależą człowiekowi, to jest to ogromny błąd. Takie osoby nie powinny tego typu ras w ogóle się zbliżać do tego typu ras. Przesadzam, że nie powinny się zbliżać, ale no, to prawdopodobnie jest symptomatyczne, że pojawią się problemy. Dobrze wychowany ten pies, no to widać. No. Powiem tobie, że jestem przerażona, bo nie wiem czy ty, ale ja jestem na paru grupach Cane Corso. I obecnie to, co się zaczyna dziać w Polsce, to mnie przeraża. Zrobiła się moda od 2 lat na Cane Corso. To nie są psy, które mogą być psy.